Na talerzu powinno być kolorowo, tak jak w Twoim pudełku. No tutaj są, mamy i zielone, i czerwone, i żółte. No wszystkie kolory tęczy znajdziemy. To ważne? Te kolory są ważne? Tak, to jest bardzo ważne i robiąc zakupy musimy na to zwracać uwagę, żeby w tym koszyku było kolorowo. Kolorowo, bo jak jest kolorowo, to jest po prostu zdrowo. Tak jak tutaj na tym obrazku widzimy, że po pierwsze, no przede wszystkim jemy oczami, tak? To jest ważne, żeby nam się chciało dobrze zjeść. Jemy oczami i nasze dania powinny mieć dużo sałatek, dużo surówek i wtedy możemy śmiało łączyć czy z mięsem, czy z kaszą, ale na taki obiad powinien mieć dużo właśnie takich rzeczy, czy w formie gotowanej, czy surowej, czy grillowanej, ale powinno to być dużo warzyw. A nasi telewidzowie zapytają, no wszystko okej, ale gdzie ziemniaki? Jesteśmy przyzwyczajeni do ziemniaków, więcej ziemniaków. Faktycznie ziemniaki mają też sporo minerałów i warto pamiętać o tym w naszym takim codziennym odżywianiu, ale już coraz więcej osób zamienia ziemniaki na wszelkiego rodzaju kasze. Mhm. I to widać u Ciebie? Tak, i to widać tutaj w naszym cateringu, faktycznie klienci są zadowoleni, że są kasze, jest pęczak, jest jęczmienna, jest gryczana i w ogóle chyba Polacy zaczęli trochę inaczej jeść, bo właśnie te kasze wprowadzałam do swojego jadłospisu codziennego i my również widzimy taki trend, że jednak te kasze, które zawsze były od zawsze zdrowe i jak pamiętamy w dzieciństwie, to mama zawsze tą kaszę gdzieś tam nakładała. A myśmy nie chcieli jej jeść. A myśmy nie chcieli ale jeść. Ale nie wiem dlaczego. No tak było, wydawało nam się, że to jest niedobre i złe, ale nasze kubki smakowe, okazuje się, że po miesiącu czasu przyzwyczajałam się do dobrych rzeczy i można pewne nawyki żywieniowe zmienić. Można je poprawić. A ty też nie lubiłeś szpinaku? Kiedyś, dawno temu? Wiesz co, ja zawsze lubiłam warzywa wszelkiego rodzaju. Szpinak lubiłam. I surowy, i w formie gotowanej, ale wiem, że jestem, że w tym wypadku jestem trochę odmieńcem. Natomiast lubię wszelkiego rodzaju warzywa i naprawdę mało warzyw jest takie, które by mnie zaskoczyło, bo nawet jeżeli jest jakieś warzywo, którego nie lubię, to wyczytam sobie, co zawiera i to mnie często przekonuje. Więc warzywa na pewno mają dużo żelaza, dużo błonnika. Warto na to zwracać uwagę dzisiaj, kiedy ta żywność przetworzona ma mało takich rzeczy w sobie, więc dobrze jest zastanowić się na tym, co jemy. Mhm. Zaraz zmienię talerzyk, bo widzę coś smakowitego, wyciągnąłeś ze swojego zaczarowanego pudełeczka, ale kusi mnie, żeby zapytać Cię o taką bardzo polską rzecz, czy w barze zamówiłabyś pierogi? Są takie miejsca, które już mam jakby sprawdzone, ale niestety powiem tak, że... Powiedz szczerze. No, westchnęłaś głęboko. Westchnęłam głęboko, bo naprawdę ciężko mi dogodzić, jeżeli chodzi o pierogi. W większości miejsc te pierogi, które są robione, to są, nie są pierogami domowymi. Jest bardzo mało nadzienia. Jeżeli to nadzienie jest, to ono nie jest pełnowartościowe. Jeżeli jest pierog z mięsem, to ja bym chciała, żeby tam było dużo mięsa. Jeżeli jest pierog ruski, to ja bym chciała, żeby tam było naprawdę wędzona cebulka, ziemniaczki, twaróg. I to jest okej. I to jest okej. Natomiast jednak Polacy jedzą bardzo dużo białej mąki i często te pierogi są... Lubię ciasto, które jest cienkie. Moja babcia robiła takie pierogi, które były naprawdę cienkie, było dużo farszu, ale dzisiaj wiele firm robiących pierogi idą trochę na łatwiznę, ale też robią takie pierogi budżetowe, wysokobudżetowe, więc one mają naprawdę bardzo mało farszu, a jest bardzo grube ciasto. Ja takich pierogów po prostu nie lubię i na takie pierogi nie chodzę. To ja kończę Twoją sałatkę. Jak Ci smakuje, Wojtku? Doskonała. Mm-hmm. Doskonała. Cieszę się. Popatrz, bardzo. Jaką mam pracę. Nie umrę w pracy z głodu. Za moment będziemy rozmawiać dalej. Ja potrzebuję nowy talerzyk.